Cześć, nazywam się Mateusz i witam już w 15 odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę ten oto poduszkowiec. Jest on napędzany przez silnik o układzie V2, który napędza śmigło, które napędza samochód. O, tak właśnie to jeździ. Niestety nie ma on kół skrętnych, dlatego jest dosyć zbyt kiepsko wykonany. Ma on takie malusieńkie kółeczka, które niby to symulują, żeby on w ogóle jeździł. Oczywiście poduszkowce nie mają kół. Tutaj już jak widać fotel się przewrócił, bo fotel tu jest naprawdę bardzo kiepsko zamontowany. Budowlą może i designem jakoś nie jest zbyt ciekawy, ale myślę, że jest nawet godny polecenia, ponieważ jego cena wynosi 70 zł, może dla niektórych nie jest tyle warty. Dla mnie, szczerze powiem, aż tak bardzo też nie jest tyle warty, ale budową nawet jest ciekawy. Więc polecam ten produkt i myślę, że na cenę mu wystawię 9 na 10, za wygląd 9 na 10 i za przydatność i zastosowanie też 9 na 10, więc jego końcową oceną będzie 9 na 10. Dlatego pozdrawiam i proszę o lajki bądź subskrypcje, więc cześć i do zobaczenia już niedługo w następnym odcinku.